Hej, witam was w krótkim odcinku. Słuchajcie, wiem, że odcinek parę minut temu, czy jak nie pół godziny temu był, ale mówię to wprost do osób, które jeszcze tego nie pojęły. Wasze hejty w sumie nie robią na mnie wrażenia. Odpowiadam na nie tylko dlatego, ponieważ żal mi osób, które hejtują innych. Ludzie, ja nie jestem wredna, tylko mówię prawdę, bo zastanówcie się, kto normalny hejtuje? Chyba tylko osoba, która chce się dowartościować krzywdą innych. Co do tych wszystkich hejterów, ja nie przestanę nagrywać tylko dlatego, że jakieś 6-letnie rozpieszczone dziecko, które ma za dużo w tyłku, któremu mamusia powiedziała, że jest najważniejsze na świecie i któremu wydaje się, że jest mądrzejszy od innych, będzie mnie hejtował. Ja pogodziłam się z tym, że ludzie mnie hejtują, ale nie pozwolę się hejtować, nie zamknę kanału, bo wiem, że nie ma osób, które by mnie hejtowały. Nieważne, czy miałabym lepszy program do nagrywania, inaczej bym wyglądała. Gdybym inaczej wyglądała, powiedzielibyście, że jestem rozpieszczona, że mam jakąś operację plastyczną, że jestem jakąś plastikową dziunią. Gdybym miała lepszy program, powiedzielibyście, że sobie szpanuję. Gdybym była lepiej ubrana według was, to byście powiedzieli, że jestem nadziana i chwalę się kasą. I wiecie, co wam szczerze mówiąc powiem? To mi jest żal takich osób jak te, które mnie obrażają. Bo gdyby osoba nie miała ze sobą problemów, to by nikogo nie obrażała. Nieważne, czy byłby brudny, chociaż oczywiście to troszeczkę odstrasza. Nieważne, czy by miał ubrania, nie wiem, z jakiejś mega marki, czy jakiejś szmaty, jak to niektórzy mówią. Ludzie by oceniali normalnie, gdyby byli normalni. Słuchajcie, ja wiem, że moje filmiki nie są perfekcyjne, że ja sama nie jestem perfekcyjna, ale czy wy jesteście perfekcyjni? Gdybym ja była wami, to po prostu musiałabym się poważnie zastanowić nad sensem życia. Ja nie mówię tu o wszystkich oglądających, tylko o tych, co mnie hejtują. Jedni mówią, że żal im moich rodziców. Wiecie co? To mi jest żal. To ja waszym rodzicom współczuję, że muszą być w domu pod jednym dachem z taką osobą, która ma kompleks wyższości lub wręcz przeciwnie, ma obniżoną samoocenę, żeby podwartościować samą siebie. Dowartościować raczej. I wiecie, co wam powiem? Możecie mnie łapać za słówka, mówić mi, że mam 13 lat. Ja mam 17 lat. Nie wyglądam na tyle, ale jeżeli chcecie wiedzieć, to ja się nie poddam i nie przestanę nagrywać tylko dlatego, że pod moim filmikiem jest 25 łapek w dół, a tylko 3 w górę. Że jakieś dziecko, które się nudzi, pisze o mnie hejt, że mam brzydką fryzurę, przetłuszczone włosy. Przykładowo, że moi rodzice powinni się za mnie wstydzić, bo w sumie ja się śmieję za każdym razem z takich komentarzy. Dlaczego się śmieję? Bo głupota ludzka już mnie bawi. Czy się kiedykolwiek śmiałam z tego filmiku? Ja tylko odpowiadałam niemiło, tylko wtedy, kiedy ktoś mnie obraził, bo to, że jestem niepełnosprawna, to, że nie jestem za ładna według niektórych z was, nie znaczy, że można sobie ze mnie robić ofiarę losu. Jeżeli uważasz, że moje filmiki są głupie, to nie oglądaj ich. Ja się dzielę własnymi doświadczeniami, żebyście w przyszłości mogli uniknąć takich błędów. Nie mam programu do nagrywania. A może według mnie to jest troszeczkę oryginalniejsze niż potem montowanie 3 godziny filmiku. Ja nic nie mam do osób, które mają lepsze programy i montują, ale to jest moja decyzja i ty nie masz prawa mi mówić, jak mam nagrywać, jak mam wyglądać, jaka mam być. I przestańcie mi mówić, że ja jestem brzydka, że ja jestem głupia, że wyglądam na 12 lat, że moi rodzice powinni się mnie wstydzić, bo jeżeli wy taką macie opinię, to mi jest wasz żal. Jestem bardzo ciekawa, jacy wy jesteście w prawdziwym życiu. Pewnie jesteście tacy jak ja, szarymi myszkami, tylko z tą różnicą, że próbujecie hejtować innych, podwyższając swoją samoocenę. Ja próbuję, nawet jeżeli nie jest mi łatwo, podwyższyć samoocenę innych, nawet jeżeli moja jest niska. Jeżeli uważacie, że jestem jakimś 5-letnim dzieckiem, które będzie ryczeć tylko dlatego, że jakiś dziecinny chłopiec lub dziecinna dziewczynka będzie mi pisała, że moje filmiki są żałosne, że mam się usunąć, tak jak ten nasz Stefanek, którego tak wszyscy kochamy za te hejty, to jesteście w ogromnym błędzie. Nie, nie jestem chamska. Ja po prostu mówię to, co widzę. Jeżeli mi nie wierzysz, to przeczytaj sobie jeszcze raz to, co do mnie napisałeś, jeżeli jesteś hejterem. Hejterów w sieci jest pełno. I szczerze mówiąc, nie próbujcie mi mówić, że tylko ja mam najgorsze filmiki, bo widziałam już gorsze rzeczy.
Nie musi ci się podobać, ale to nie moja sprawa, to twój problem, jeżeli chcesz się wyżywać na innych tylko dlatego, bo tobie się w życiu nie udaje. I co, i myślicie, że ja gdybym za każdym razem się przejmowała hejtem jakiegoś dziecka, które się nudzi i nie ma nic innego do roboty, tylko obrażać kogoś w sieci i udawać nie wiadomo kogo, to ja bym już dawno zamknęła kanał. Ale wiecie, co wam powiem? Prowadzę kanał dalej, bo wiem, że mimo wszystko są osoby, które chcą mnie oglądać. Nie będę ich wymieniać, ale to nie jest powód, żebyście mi mówili, że nie mam jakichś osób, które mnie lubią. Bo ja nawet grając w Mr. Planet dostaję mnóstwo miłych wiadomości i ludzie mówią, żebym nie przejmowała się takimi hejterami. I wiecie co? Ja się nie przejmuję. Mam trzy powody. Po pierwsze, tacy hejterzy są żałośni. Nie macie nic innego do roboty? Trudno, wyjdźcie z YouTube'a. Po drugie, nie tylko ich zachowanie mnie wkurza, ale tylko fakt, jak się odnoszą wobec innych, którzy próbują mnie bronić. Atakują wszystkich, bo nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że naprawdę oni mają problem, nie ja. Przecież to nie jest moja wina, że ktoś ma podwyższone poczucie wartości aż za bardzo i myśli, że ma władzę nad innymi. I po trzecie, jeżeli masz coś do napisania w internecie, to pomyśl dwa razy, zanim to napiszesz. Bo ja wolałabym nie napisać nic, niż mam napisać coś i coś niemądrego. Aha, jeszcze taka moja drobna uwaga. To nie jest żaden chamski komentarz. Nie mówię, żeby się do tego, żeby się nad sobą uszalać, bo i tak jest mnóstwo osób, które hejtują innych. Masz różowy ciuszek, będąc chłopakiem, jesteś homoseksualistą. Masz do przyjaciół, jak będąc dziewczyną, jesteś lesbijką. Masz długie włosy, czarne ubranie, jesteś chłopakiem, jesteś satanistą. Wiecie co? Myślałam, że stereotypy w XXI wieku są dla dziesięciolatków, ale widzę, że niektórzy z was mają nawet po pewnie 16-17 lat. Zachowuję się w ten sposób. Ja nikogo nie obrażam, jeżeli chodzi o osoby, które są dla mnie miłe, ale wiecie, szacunek za szacunek. Ja nie pozwolę po sobie chodzić. Mam prawie 17 lat, możecie mi nie wierzyć, ale wiecie co? Możecie mieć nawet 18 lat i uważać się za kozaków, ale tak naprawdę dorosło się wtedy, kiedy jesteście dojrzali. A sądząc po zachowaniu niektórych, nie jesteście w większości dojrzali. Bo dojrzały człowiek, nawet jeżeli mu się coś nie podoba, to mówi, posłuchaj. Przykładowo, posłuchaj, twoje filmiki nie są za fajne, no ale rób jak chcesz, no my ci nie będziemy rozkazywać, a nie. Weź usuń ten kanał, jesteś żałosna, oh my gosh, co ty tu robisz, kolejne dziecko Neo, no. Porównajcie sobie, która wypowiedź jest bardziej żałosna. Ja na pewno nie przestanę kręcić filmików, tylko dlatego, że ktoś mi powie, żebym to zrobiła. No, mówię wam, radzę to też innym osobom, które są hejtowane, bo naprawdę. Ja już się z początku przejmowałam, ale teraz ich zachowanie mnie śmieszy. Oni się mnie pytają, ile mam lat. Mam prawie 17 lat. Kończę w maju 17 lat. A oni twierdzą, że mają 18-19 lat. Wiecie co? Mówicie, że współczujecie moim rodzicom. To ja waszym rodzicom współczuję. Bo jeżeli większość z was ma 18-19 lat i będąc hejterem i tak się zachowuje w sieci jak pięciolatek, to ja współczuję waszym rodzicom, że muszą kogoś tak niedojrzałego wychowywać. Przecież to nie jest normalne. Gdybyście byli dorośli, za jakich się uważacie, to byście nie hejtowali, bo dorosłość nie jest wtedy, kiedy masz 18 lat, nie jest wtedy, kiedy zdasz prawo jazdy, nie jest wtedy, kiedy będąc facetem zajczysz jakąś dziewczynę. Dorosłość jest wtedy, kiedy bierzesz odpowiedzialność za swoje czyny i zachowujesz się dojrzale. Można mieć 18 lat i być niedojrzałym lub mieć 14 lat i być bardzo dojrzałym. To tyle, co mam do powiedzenia w tym odcinku. Nie musisz dostawać łapek ani hejtów. W sumie mam gdzieś, czy napiszecie hejt, bo jest mnóstwo ludzi, którzy mnie hejtuje. Ja kanału nie zamknę, czy ci się to podoba, czy nie. Wiem, że mam osoby, które tutaj bardzo lubią mnie oglądać i na pewno też dla nich będę nagrywać. Na tyle w tym odcinku, nie mam nic więcej do powiedzenia. Pokój.